Planszówki z okazji 10-lecia Global Offensive okryły się dość dobrą sławą, mianowicie po prostu się ludziom podobają. Zaskoczyło nas Valve, dlatego bo to było coś, czego się wszyscy spodziewaliśmy, ale jednak dało to w taki sposób, że ludzie są happy, także naprawdę chylę czoła. Aczkolwiek co warto tutaj zauważyć, to masa krytyczną ilość pytań, jeżeli chodzi o to, ile te kapsułki jeszcze będą dostępne w grze, co się będzie z nimi działo, czy będzie za nie promocja i dzisiaj sobie na to odpowiemy. A więc to jest bohater dzisiejszego odcinka, jak dobrze wiesz, możemy go nabyć właśnie to w lobby Counter-Strike'owym, gdzie kosztuje dokładnie tyle, co na Steam Marketie, tutaj nie ma jakichś większych właśnie pola do manewru, tutaj nie możemy zobaczyć, żeby to w jakiś sposób tutaj można było na tym się bardziej zabawić, tak na pewno sprawę dolarek cały czas jest i tak to już raczej pozostanie. Co na naklejek to totalnie inna liga, gdyż wiadomo jest, że tutaj mogą być jakieś przewahania, może się z nimi dość ciekawie dziać, także o tym na pewno myślę, że warto po prostu wiedzieć. Jeżeli sobie zobaczymy, co będzie się z nimi działo dalej, no to możemy patrzeć tylko i wyłącznie w sposób następujący, czyli patrzeć na wsteczne przedmioty. Na przykład taka CS20, możemy zobaczyć, że taka pułka dalej jest do kupienia w lobby. No i co o nim wiemy? Wiemy tyle, że tak na pewno sprawę jest to bardzo podobny przedmiot, bo on też jest jubileuszowym, tylko tym razem z okazji 20-lecia Counter-Strike'a, czyli po prostu całej serii. Możemy zobaczyć, że na markecie jest go 1300 sztuk, schodzi 114, także ruch tutaj praktycznie bardzo, bardzo niewielki, ta jest nawet tego 10% nie ma zachowanego. I co warto wiedzieć, to, że cena tak będą sprawę cały czas stoi na jednym poziomie, z jakimś tutaj małym spadkiem, aczkolwiek też to jest dolara na 75 centów. Umówmy się, jakiś turbo, turbo gigant to nie jest, potem odbudowanie się tej ceny i powrót na stare tory. Okej, w porządku, tak na dobrą sprawę. Czy ten przedmiot może zostać przeceniony? Odpowiedź brzmi nie. Gdyż tak na dobrą sprawę, pierwszy, najważniejszy argument, nigdy Valve czegoś takiego nie zrobiła. Biorąc pod uwagę, że takich kapsułek właśnie, nazwijmy sobie z naklejkami, nazwijmy sobie nie majorowymi, troszeczkę już dostaliśmy, ich nawet przyznać bardzo, bardzo dużo, nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, więc czemu Valve miałby robić coś takiego teraz? Wiadomo jest, że byłby to dość ciekawy sposób na zarobek. Wiadomo jest, że Valve masakrycznie zwiększy popyt na ten przedmiot, czyli po prostu więcej ludzi będzie chciało w niego zaopatrzyć. I z jednej strony to jest dobre dla Valve, aczkolwiek myślę, że taki to właśnie scenariusz zostawiają sobie na właśnie wszelkie przedmioty związane z majorami. Czy jakaś szansa jest na to, żeby na to była promocja? Według mnie to jest coś w okolicy 1%, a nawet jak nie mniej, bo jest szansa, że Valve coś odwali i faktycznie coś takiego zrobią. Ja sobie tego totalnie nie wyobrażam, jeżeli byś się mnie zapytał, czy według mnie będzie promocja? Według mnie absolutnie nie będzie i na to szans nie ma. Aczkolwiek jakąś tam dozę prawdopodobieństwa zostawiam, bo Valve, jak to dobrze wiemy, zaskakiwać lubi. Także co, promki nie będzie. Jeżeli chodzi o to, ile ten przedmiot będzie dostępny w lobby, myślę, że będzie on dostępny lifetime, tak na dobrą sprawę. Nie rozumiem, co byś tutaj musiało zmienić. Wiadomo jest, że dawniej dostawaliśmy jakieś przedmioty, które już nie są właśnie to w lobby, aczkolwiek większość z nich, tak jak możemy sobie zobaczyć nawet po starej naklejce, po starej właśnie to kapsułce, Sugarface Capsule, która do gry weszła, jak możemy tutaj zobaczyć, w 2016 roku, dalej dostępna jest ona w lobby. Także tutaj nic by się nie zanosiło na to, że cokolwiek ma się tutaj zmienić, że cokolwiek tutaj ma zostać w jakiś sposób zmienione, gdyż one tak jak będą sprzed przemian cały czas są w lobby, cały czas będą i o tym myślę, że warto wiedzieć. Jeżeli chodzi o cenę tych naklejek, tutaj myślę, że będzie ona dość stabilna. Na zasadzie teraz jeszcze przez najbliższe dni i tygodnie może ona spadać, gdyż jakby na to nie patrzeć cały czas, coraz to więcej tych przedmiotów dokładanych na market, co oczywiście ma bezpośredni wpływ na cenę. Jaki? Taki, że ten przedmiot po prostu spada, no bo jeżeli czegoś jest więcej, to logicznie, że będzie to raczej tańsze, tak? Tak to przynajmniej się prezentuje w tym przypadku. I o tym też myślę, że powinieneś wiedzieć. Także jeżeli jakiekolwiek takie naklejki wpadną ci więcej, nie chcesz ich naklejać, to je po prostu sprzedawaj, bo jest szansa, że właśnie za 2 tygodnie, za miesiąc będziesz w stanie odkupić dużo, dużo taniej, na czym oczywiście sobie zyskasz. Co dalej warto wiedzieć? To oczywiście to, że później tak będą sprawy naklejki nie będą przejawiały jakoś turbo niesamowitego trendu, nie będzie na nich działo nic niesamowitego, nie jest to jakaś dobra opcja inwestycyjna, bo jeżeli sobie patrzymy chociażby na ten przedmiot, który został dodany pod koniec 2019 roku, czyli już prawie że 3 lata od jego to dodania, możemy patrzeć na wykres, który jest nudny, iście jak flaki z olejem, a mianowicie nic totalnie się tutaj nie działo, poza jakimiś drobnymi manipulacjami, oczywiście też piki tutaj wakacyjne wiadomo wchodzą w grę, ale oprócz tego nic wielkiego. Nawet jeżeli patrzymy na najwyższy i najniższy pik, czyli różnicę 2,60 dolara do 1 dolara, no okej. Okej, jest odbój półkrotność, aczkolwiek jak możesz zobaczyć, też to jakieś tutaj niesamowite nie jest. Na zasadzie to nie są jakieś niesamowite profity, jakie da się zrobić na jakichś to przedmiotach majorowych chociażby. I coś, co warto zwrócić uwagę, to oczywiście bardzo niskie supply tych przedmiotów i to myślę, że jest jedyna opcja, która może być ciekawa. Na zasadzie, jeżeli przeglądasz sobie market i na przykład widzisz nagle jakaś kapsułka, przepraszam, nagle jakaś naklejka spadła i mega supply, ktoś to mega wykupił, jest jej po prostu mało, wtedy może najgłupsze będzie, żeby się w jakiś sposób to wcisnąć. Aczkolwiek jeżeli sobie patrzymy chociażby na jakąś taką tutaj powiedzmy niebieskawą naklejkę, bez jakiejś rewelacji, zobaczmy, że jest jej na markecie 566 schodzi. Także ruch taki sobie bym powiedział. Teraz pytanie, czy możliwe jest, że te kapsułki wylecą z tego lobby? Według mnie na to szansa jest bardzo, bardzo niewielka, myślę, że Valve będzie cały czas trzymało, chyba że postanowi teraz zachować się inaczej. I byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby Valve podeszło do tego na zasadzie wow, jest turbo jubileusz, robimy jakąś turbo bombę na niego, tak? Na zasadzie, że faktycznie chcemy pokazać, że to jakoś ta data dla nas jest ważna, po prostu chcemy zrobić jakąś fetę wtedy. Wtedy byłbym w stanie w to uwierzyć. Wtedy byłbym to w stanie zrozumieć i wierzyć w coś takiego, że Valve to wycofa. Aczkolwiek Valve pokazał nam bardzo ambiwalentny stosunek na zasadzie wywalone mam to gdzieś, na tegoroczną właśnie to rocznicę, jakim było 10-lecie Global Offensive. W związku z powyższym nie widzę też, czemu by miał jakoś niesamowicie właśnie celebrować te to kapsułki. Tak jak mówię, gdyby była duża pompa, spodziewałbym się, że Valve będzie chciał też uwiecznić właśnie chociaż takimi jedynymi naklejkami community, które po prostu zostały wycofane i są takie limitowane. Wtedy okej, ale na chwilę obecną nie widzę takiej sytuacji.